Jak czuje się ikona tyskiego GKS-u po kilku tygodniach w Bielsku-Białej? Ikona za dużo powiedziane, ale czuję się bardzo dobrze, bo chłopaki bardzo dobrze mnie przyjęli. Jest naprawdę fajna rodzinna atmosfera. Z prezesem też zamieniłem kilka słów i od razu widać, że jest bardzo dobry pomysł na ten klub i pozostaje tylko trenować i wygrywać. Wracając do tyskiego wątku, w mojej opinii nie ma cienia przesady w określeniu ikona. To dobre kilkanaście lat, bojowy szlak piłkarski przetarty od czwartej ligi aż po pierwszą. No, z epizodem, daj Boże zdrowie, 16 meczów w Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze. No trochę tego było i w Tychach, trochę mniej w Zabrzu. To tak wieku nie będę wypominał sobie, no jest parę tych sezonów, także mówię, teraz też mogę sprzedać i trochę doświadczenia, i trochę jakiejś tam wiedzy, może i umiejętności młodszym chłopakom, bo jest na pewno grupa bardzo, bardzo zdolna i gdzieś żeby czerpali tylko. Gdybyś kibicom Bielskiego Rekordu pewną zagadkę rozwikłał, niejasność. W jednym z wywiadów już po odejściu z GKS-u miałeś powiedzieć, jakobyś padł ofiarą własnego uniwersalizmu wojskowego. Może trochę. Gdzieś ja zawsze się czułem ofensywnym zawodnikiem. Czasami nawet grając na boku, znaczy większość mojej przygody grając na boku obrony, to czułem się bardziej ofensywnie. Tutaj trener ma pomysł, żebym gdzieś grał na wahadle, gdzie nie do końca byłem wykorzystywany w Tychach. Więc to jest, mówię, kolejny plus i ja się cieszę z takiego wyboru trenera. Czyli na ten moment pozycja trafiona w punkt. Mam nadzieję, że się obronię, tak.